Dobry wieczór, Beata Wolańska. Zapraszam na ostatnie dziś wydanie aktualności. Na początek ostrzeżenie hydrologiczne Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po ostatnich opadach i roztopach wzrasta poziom wód w podkarpackich rzekach. Zgodnie z prognozami stany ostrzegawcze mogą być przekroczone w zlewni Wisłoki, Łęgu, Wisłoka i Sanu. Na Podkarpaciu stany ostrzegawcze zostały przekroczone m.in. na Mleczce w powiecie przeworskim, na Wisłoku w Krośnie oraz w powiatach jasielskim, strzyżowskim i przeworskim. Na Osławie i w Pielnicy w powiecie sanockim, na Strwiążu w powiecie bieszczadzkim, a także na Wiarze, Osławie, Jasiołce i Wisłoce w powiecie jasielskim. Stan alarmowy jest przekroczony na Stobnicy w powiecie strzyżowskim. Mijają 42 lata od podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Po strajkach rolników władze PRL uznały m.in. nienaruszalność własności rolnej i zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami i zgodziły się na rejestrację Rolniczego Związku Zawodowego. Dziś w Rzeszowie odbyły się rocznicowe uroczystości. Porozumienie zakończyło trwające półtora miesiąca strajki okupacyjne rolników w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Było czwartym i ostatnim po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu-Zdroju zawartym wtedy porozumieniem społecznym. Różne represje były stosowane wobec działaczy związkowych i nie tylko. Nawet ludzie, którzy nie byli bezpośrednio związani ze strajkiem, ale wręcz tam trochę wspomagali choćby swoją obecnością, to czuli jednak tą presję władzy i że no, baliśmy się. Narażaliśmy się, wie pani, ogromnie. To było niesamowite. Wtedy mrozy, nie? Pomoc woziliśmy, bo ja akurat jestem w Solidarności, my wspomagaliśmy strajk, chłopi. To było ogromne zaangażowanie, ogromne, uratowaliśmy wieś, Polskę. Było warto, bo zawsze jest tak, jeżeli uda się osiągnąć 50%, to już jest sukces, a sądzę, że ponad 50% żeśmy uzyskali. Dokument podpisany przez protestujących i władze PRL gwarantował m.in. nienaruszalność chłopskiej własności wraz z prawem do dziedziczenia, zrównanie w prawach rolników indywidualnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym oraz zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi. Był też zapowiedzią uznania solidarności rolników indywidualnych. To stało się faktem w maju 1981. Dziś członkowie związku wspólnie z parlamentarzystami, przedstawicielami władz województwa i największych rolniczych instytucji modlili się w intencji ojczyzny w rzeszowskiej katedrze. Złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II i tablicą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który od początku wspierał strajkujących rolników. Dostawaliśmy taką duchową pomoc i siłę, i wiarę w to, żeby wytrwać. I trwaliśmy prawie ponad 40 dni po to, by w jakiś sposób odzyskać wolność moralną i taką i duchową, po prostu żeby ratować, wysprzedać i ratować naszą ziemię, którą nazywaliśmy matką. Rocznicowe spotkanie odbyło się w sali Jana Pawła II w rzeszowskiej katedrze, a w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego przy placu Ofiar Getta w budynku, gdzie trwał strajk, rocznicę uczcili członkowie Stronnictwa Ludowego Ojcowizna RP i w sumie 8 stowarzyszeń działających na rzecz polskiej wsi. Wiedzieliśmy, że robimy coś bardzo ważnego. Wiedzieliśmy, bo to nas dopingowało i to nas determinowało, można powiedzieć, do tego, że mimo tych ogromnych warunków, represji, rozbicia strajku w Ustrzykach, no, że musimy ten swój cel osiągnąć. Po mszy w kościele farnym złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą podpisanie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Mielec inwestuje 35 milionów złotych w nowe projekty drogowe przy wsparciu programu Polski Ład. Powstaje m.in. nowy układ drogowy przy specjalnej strefie ekonomicznej. Nowe inwestycje planowane są też w Nisku. Będą kosztować około 50 milionów złotych. Prace już trwają m.in. na osiedlu Cyranka w Mielcu, gdzie znajduje się specjalna strefa ekonomiczna. Przy budowanym przez spółkę PKP PLK wiadukcie kolejowym powstaje nowy układ drogowy. Między innymi zjazd z wiaduktu i rondo u zbiegu ulic Orlej, Sokoła i Wanatowicza. Będą chodniki, nowe oświetlenia i ścieżka rowerowa. Cała inwestycja ma być gotowa do połowy przyszłego roku. Jest to inwestycja na ponad 22 miliony złotych, z czego prawie połowa, bo ponad 10 milionów złotych uzyskaliśmy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Bardzo ważne otwarcie nowych terenów miejskich, prawie 2 km nowych dróg. Dzięki którym mieszkańcy będą mogli sprawnie przemieszczać się w kierunku drogi wojewódzkiej, jak i strefy ekonomicznej. Prace trwają też przy ulicy Szafera w Mielcu. Modernizowana jest droga na odcinku ponad kilometra. Powstaje małe rondo, nowe skrzyżowania, chodniki i ścieżki rowerowe. Cel to poprawa bezpieczeństwa. Koszt to ponad 5 milionów złotych.
Ponad dwa razy więcej, bo 12 milionów złotych kosztować będzie droga łącząca dwa duże osiedla, Wojsław i Smoczka. W planach między innymi wybudowanie ulicy przebiegającej przez przejazd kolejowy. Jest to budowanie układu drogowego, połączenie ulicy Wojsławskiej z Korczaka. Staramy się otworzyć nowe tereny inwestycyjne, nowe tereny pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną. Inwestycje drogowe planowane są też w gminie Nisko, między innymi w Racławicach. Chodzi o drogę łączącą drogę wojewódzką z osiedlem Podwolina. Chcemy nie tylko naprawić nawierzchnię tej drogi, ale przy tej drodze wybudować również chodnik, który będzie pełnił również funkcję ścieżki rowerowej. Całość zadania około 1 700 000 zł i udało nam się zdobyć dofinansowanie w wysokości 1 100 000 zł. Na liście niżańskich inwestycji jest też nowa siedziba biblioteki. Powstanie w dawnym budynku ośrodka pomocy społecznej. Jest już dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Na parterze będzie m.in. wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz magazyn zbiorów. Na wyższych kondygnacjach oddziały dla dzieci i młodzieży, czytelnia multimedialna, sala konferencyjna i edukacyjna. Koszt to około 4 miliony złotych. Część środków to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Agresja, przemoc i hejt to tylko niektóre z zagrożeń, z jakimi na co dzień w internecie mierzą się dzieci i młodzież. W tym roku prawie 3000 szkół przyłączyło się do Dnia Bezpiecznego Internetu, który promuje właściwe postawy i uczy ostrożności. Działania profilaktyczne pod nazwą Cyberbezpieczni prowadzi również policja. Wiem, telefon, fajna sprawa, to nauka i zabawa. Tylko powiedz, czy przypadkiem czasu każda klasa w szkole podstawowej w Nawsiu włączyła się do happeningu zorganizowanego pod hasłem Działajmy Razem. Najmłodsi przygotowali piosenkę i wykonali transparenty wyglądające jak emotikony. Bardzo dbamy o to, żeby się skupiać na bezpieczeństwie, żeby im mówić, co to jest pojęcie hejtu, żeby uwrażliwiać ich, że jest coś takiego jak netykieta, którą się należy posługiwać, ale też w czasie zajęć zauważamy, że wiedzą też często dużo więcej od nas. A forma zajęć odbiegająca od standardowych lekcji sprzyjała rozmowie i wymianie doświadczeń związanych z aktywnością w internecie. Młodzi ludzie znają zachowania zabronione i wiedzą, jak ustrzec się niebezpieczeństw. Trzeba tworzyć silne hasła, na przykład nie wchodzić w jakieś nieznane linki, nie wiadomo, co się może w nich znajdować i przestrzegać praw autorskich. Zwracaliśmy uwagę, żeby nie hejtować, przestrzegać prawa oraz pomyśleć, co się udostępni. Wokół drogi prowadzącej do szkoły ustawiono przygotowane transparenty po to, aby uzmysłowić także lokalnej społeczności, że o bezpieczeństwie należy zawsze pamiętać. Zajęcia dotyczące m.in. zachowań zabronionych, do których dochodzi w sieci, prowadzi również Komenda Wojewódzka Policji. Ostatnio uczestniczyli w nich uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Rzeszowie. Dzisiaj akurat rozmawialiśmy o cyberprzemocy i jest to bardzo ciekawy temat, gdyż teraz internet naprawdę jest cały czas wokół nas. Mamy telefon, komputer i tak naprawdę wszystko. Więc pan właśnie tłumaczył nam zasady. Też mówimy o tym, jakie prawa mają osoby pokrzywdzone, gdzie można zwrócić się o pomoc, gdzie, jak się zachować w sytuacji, kiedy osoba, która jest pokrzywdzona cyberprzemocą lub innym zachowaniem niezgodnym z prawem w sieci, co powinna zrobić. Mówienie o zagrożeniach, które występują w trakcie aktywności online, wydaje się niezmiernie potrzebne. Zwłaszcza, że tylko w 2020 roku odnotowano w kraju niemal 55 tysięcy przestępstw mających związek z naruszeniem bezpieczeństwa informacji. Razem dla Frania. Pod takim hasłem mieszkańcy Przemyśla zorganizowali dziś piknik charytatywny i koncert dla chorującego na SMA Franka Karasia. Była kwesta i kiermasz oraz koncerty. Potrzeba jeszcze 5 milionów złotych. Ponad 100 wolontariuszy od samego rana działa, jest zaangażowanych. Chciałem z tego miejsca podziękować przede wszystkim właścicielom firm, którzy wsparli ten piknik, władzom miasta, szczególnie panu prezydentowi, wszystkim spółkom, prezesom, wydziałom, ale tak naprawdę naszym mieszkańcom całego naszego powiatu, województwa, w szczególności mieszkańcom Przemyśla, którzy otworzyli swoje portfele, pokazali swoje wielkie serca. Pracownicy naszej cukierni przygotowali 25-kilogramowy tort, z którego cały dochód wesprze szczytny cel, jaki
jakim jest zbiórka pieniążków dla Frania. Przyszliśmy tutaj, żeby pomóc Franiowi zebrać pieniążki i wrzuciliśmy już do puszki. Prowadzimy małą firmę rodzinną, gdzie każdy z nas ma dziecko. Dlatego postanowiliśmy dołączyć się do tej pięknej akcji Piknik Charytatywny dla Frania. I cały dochód ze sprzedaży książek i naszych pozycji postanowiliśmy przeznaczyć na pomoc w leczeniu Franka. Przyjechałam z córką z Dubiecka. Pogoda nie sprzyja, ale myślę, że cel bardzo szczytny. Na koniec przeniesiemy się w zimowe Bieszczady. W Mucznem rozegrano dziś 8. bieg narciarski tropem żubra. Wystartowało prawie 100 osób. Rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady. W końcu tu zima trzyma. Na co dzień pływam na desce SUP, stand-up paddle, KS Furnia Warszawa. A dzisiaj wskoczył pan na narty, jak? A dzisiaj zmieniłem jedną deskę pływającą na dwie deski jeżdżące. Jest całkiem fajnie, trasa przygotowana rewelacyjnie jak na te warunki. To bieg tropem żubra, nazwa nie jest przypadkowa. Obserwujemy takie żubrze zachowania, których się nie obserwuje gdzie indziej, czyli takie sezonowe wędrówki, jak u bizonów amerykańskich. Bieg główny wygrał Robert Glein z Jedlicza. W zawodach wystartowało prawie 100 osób. Pogoda nam dopisała i myślę, że ta pęta jest taka w sam raz i dla turysty, i dla bardziej wymagającego uczestnika. Dla wszystkich były medale, a dla szczęśliwców takie spotkanie na trasie. W końcu to bieg tropem żubra. Tak, przyzwyczajone są, więc często na drodze gdzieś tam stoją. Trzeba przede wszystkim uważać, jak się jedzie samochodem, żeby gdzieś takim żubrem się nie spotkać. No właśnie, bo tutaj są znaki, uwaga na żubry. Są takie znaki i proszę ich przestrzegać. Dziś to już wszystko. Spokojnej nocy Państwu życzę i dziękuję, że byliście z nami. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami przechodzące w duże. Na południu regionu obowiązywać będzie również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem na drogach. Na termometrach od minus 1 do 1 stopnia w Dębicy. W poniedziałek zachmurzenie duże. Wystąpią również opady deszczu i deszczu ze śniegiem na południu regionu. Silny wiatr będzie wiał w porywach do 70 km na godzinę, dlatego w całym regionie obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia. Temperatura od 4 do 7 stopni w Jaśle i Tarnobrzegu. Ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali i spadnie w ciągu dnia. Biometr będzie niekorzystny. Jakość powietrza w całym regionie utrzyma się jutro na poziomie zadowalającym. W najbliższych dniach pojawi się więcej słońca, ale nie zabraknie również przelotnych opadów deszczu. Na termometrach od 7 do 10 stopni. Nocami maksymalnie 4 stopnie Celsjusza.